Warto robić rzeczy. Co jeśli twoja pasja staje się twoim zawodem? Zarobki programisty Pythona. Spoko hajs. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Q&A. Dzisiaj prosiłem was na Facebooku. Zawiesiłem się. O pytania na temat rozwoju zawodowego i kariery. Dobry sposób, aby uniknąć pytań o zapytaj beczkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Software Development Academy. Więc jeśli zastanawiasz się nad rozwojem swojej kariery właśnie w branży IT, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Link znajdziesz w opisie. Trzeba udowodnić i wytłumaczyć, dlaczego uważasz, że ty powinieneś wygrać darmowy kurs. A zwycięzca tego konkursu będzie miał swoje 5 minut sławy na moim kanale. Więc tak, pojawi się w tym filmie wątek tego, że powiem, że programowanie to sensowna ścieżka kariery. Jeśli ktoś myśli, że tak mówię tylko dlatego, że mamy takiego sponsora, to zapraszam, niech na złość mi nie uczy się programowania, tylko pójdzie na kulturoznawstwo. Zacznijmy. Odnośnie kariery zawodowej, jakie momenty uważasz za kluczowe w swoim przypadku? Gdybyś miał podzielić swoją na poszczególne etapy, czy też rozdziały, jak by to wyglądało? Najpierw miałem etap freelansu. Zacząłem w wieku około 14 lat i dopiero w wieku 21 bodajże trafiłem do gry online i od 2007 do chyba 2012 roku była ta moja taka kariera w gry online i tvgry.pl. To był drugi etap. Później miałem takie 2 lata przejściowe, gdzie byłem youtuberem w Polsce i potem wyprowadziłem się do Japonii i to już jest taki bardziej współczesny dla mnie okres, który oczywiście doprowadził do założenia firmy w Japonii z Kasią i tak dalej. Ale przyznam też, że od zeszłego roku zaczyna się jakiś nowy okres w moim życiu, który bardziej polega na takiej dualności życiu w Polsce i w Japonii jednocześnie. Jak bardzo praca z grami psuje radość z obcowania nimi na co dzień? Uogólnię to pytanie do generalnej kwestii. Co jeśli twoja pasja staje się twoim zawodem? Prawdą jest, że ta zabawowa warstwa zaczyna znikać po pewnym czasie. Twoja pasja i twoja praca zaczynają się łączyć w jedną rzecz. Jest takie powiedzonko: jeśli będziesz pracować nad tym, co kochasz, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. I jest drugie powiedzonko: jeśli będziesz pracować nad tym, co kochasz, to będziesz tak jakby pracować non-stop. Ja bardziej, szczerze mówiąc, wierzę w to drugie. I w moim życiu prędzej to drugie było prawdą. To znaczy, od obudzenia się do pójścia spać myślałem o rzeczach związanych z moją pracą. Nie jestem w stanie tego wyłączyć. Znaczy teraz trochę wrzuciłem na luz. Przez ostatni rok nauczyłem się mieć czas wolny w ogóle. Dlatego też jest mniej filmów na kanale. Prawdą więc jest, że praca we własnej pasji i zainteresowaniach to ryzyko spłycenia tych pasji, ale to nie znaczy, że to nie jest tego warte. Bo absolutnie jest. Jakie studia według ciebie będą mogły okazać się przydatne w przyszłości? Wiecie, co wam powiem? Jestem zawiedziony ludzkością. Odkąd ja pamiętam, mówiło się: zostań programistą, bo programista to będzie zajebisty zawód w przyszłości. Wiedzieliśmy to od 20 lat i cały czas jest deficyt programistów na rynku, to jest jakieś 30%, a jest to bardzo dobrze płatna praca. Patrzcie, zarobki programistów Javy, tak wyglądają. Zarobki programisty Pythona. Spoko hajs. Wiadomo, że programowanie nie jest dla każdego, ale pozwólcie, że wam powiem anegdotkę z własnego życia. Ja miałem dużo styczności z programowaniem. Na etapie bycia w podstawówce sam się uczyłem Turbo Pascala, bo po prostu mi się podobało jakieś takie kodowanie jakichś prostych gierek. Rozbudowywałem tę wiedzę w okresie liceum. Jak część z was na pewno wie, moim celem było zostać programistą. Na etapie klasy maturalnej zdawałem egzaminy na studia na informatykę na AGH oraz na Uniwersytet Jagielloński i się nie dostałem na jedno ani drugie. Ja przynajmniej mam wymówkę, że próbowałem. W moim przypadku, oczywiście, jak wiecie z filmu pod tytułem Porażki, życie ułożyło się okej. Co nie zmienia faktu, że trafiając na inne studia niż oryginalnie chciałem, cały czas miałem z programowaniem do czynienia. Programowałem właśnie na studiach, na Akademii Ekonomicznej, na UJ-cie. Ta świadomość, że przez 10 lat swojego życia regularnie widywałem jakiś kod, powodowała, że nie bałem się komputera. Widzisz kod źródłowy strony, to jakoś nie odbijasz się od tego. Jak masz sobie coś ręcznie poprawić w WordPressie, w jakimś skrypcie, to jest to dla ciebie opcja. Do tego myślę, że nauka algorytmów, tak powiedzmy, jest przydatna w codziennym życiu. Podam wam przykład bardzo życiowy. W Japonii, jak nie kontrolujesz wydawania pieniężnej reszty, to gromadzi ci się bardzo dużo monet. Ja w pewnym momencie miałem całe wiadro monet i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że po prostu wymyślę sobie algorytm wydawania reszty. Tworzyłem sobie, oczywiście nie dosłownie, tylko gdzieś tam w głowie, jakieś takie drzewko decyzyjne, jakie pieniądze w jakim momencie mam sprawdzić, czy mam zacząć
zacząć od najdrobniejszych, czy coś tam, coś tam, coś tam, i stworzyłem sobie własny autorski algorytm gonciarza, który pozwala mi bardzo skutecznie pozbywać się metalowej reszty w Japonii. Nie twierdzę, że trzeba spędzić część życia programując, żeby wydawać resztę z portfela, ale nie zawadzi. Nie mówiąc już o tym, że programowanie łączy się z moją pracą w pewnych aspektach, na przykład After Effects ma taki swój język skryptowy, odpowiedzialny za proceduralne generowanie efektu. Na Akademii Ekonomicznej programowaliśmy bardziej w C++, na EPI z kolei liznąłem PHP i JavaScriptu oraz MySQL-a, czyli technologii po prostu internetowej, które też przydały mi się niejednokrotnie w życiu, bo po prostu umiem sobie sam postawić stronę internetową od zera. Podobnie jak chodzi o programowanie jakichś robotów, Arduino, instalacji oświetleniowych, czuję, że to jest świat, który jest mi coraz bliższy na fali Tokio 24 i Gonkonu, więc cieszę się, że po prostu nie odbijam się od tego typu tematów. To był taki mój osobisty rant na temat tego, że warto w życiu programować, czy chcesz być programistą, czy nie. Do dziś cieszę się, że mam te doświadczenia i nie pękam, kiedy przychodzi mi porozmawiać na jakiś taki bardziej techniczny temat. Nie próbuję wam mówić, jak żyć wasze życie, ja wam tylko mówię, jak żyć wasze życie. Jak nie umrzeć z głodu po filologii angielskiej, jakieś przepisy uwzględniające na przykład liście. To jest śmieszne dla mnie, bo kilka bardzo bliskich osób w moim życiu skończyło filologię angielską i faktycznie jakby walczą. Okej, no Natalia została zajebistą programistką lata później, ale ta filologia angielska, no chyba tylko prywatnie dała jakiś rozwój. Wiecie, jaki kierunek jest dla mnie bardzo ciekawy z punktu widzenia tu, gdzie jestem w życiu? Japonistyka. Ponieważ japoniści mają bardzo taką, znowu, książkową wiedzę na temat Japonii. Wydawałoby się, że ludzie kończący japonistykę będą całkiem swobodnie się poruszać po japońskim krajobrazie, tymczasem, no nie jest tak. Ja mam bardzo dużo skromności wobec takich ludzi, bo zakładam zawsze, że oni wiedzą więcej niż ja o Japonii, bo na pewno tak jest. Tylko, że ta ich wiedza jest taka po prostu czysto teoretyczna. I dodatkowy problem, nie ukrywam, jest taki, że ludzie idą na japonistykę często z jakiegoś zainteresowania Japonią, czy chęci w ogóle życia w Japonii i tak dalej. Tymczasem jak jesteś po japonistyce i przylatujesz do Japonii, to ta cała wiedza, którą zdobyłeś w studiach, jakby ona jest tutaj tak wiedzą powszechną, na nikim nie robi wrażenia, że wiesz te rzeczy. I to jest trochę tragizm tego kierunku, myślę. W sensie, jeśli chcesz mieszkać w Japonii i pracować, to zostań programistą. Software Development Academy. Kursy są organizowane w 16 miastach. Nie, żartuję. Żartuję, ale nie żartuję. Jak jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie, to generalnie poruszając się po całym świecie, masz więcej do zaoferowania niż będąc filologiem czy ekspertem od jakiegoś kraju. No chyba oczywiście, że chcesz, nie wiem, pracować w ambasadzie na przykład, ale to też nie jest... Też skomplikowana sprawa. Co mógłbyś poradzić osobom, które nie do końca wiedzą, czy faktycznie chcą robić w życiu to, co jest związane z ich kierunkiem studiów, brakuje im wsparcia i pewnych słów otuchy, by zająć się na poważnie tym, co uwielbiają robić? Ja wam powiem jedną ważną rzecz, którą chciałbym, żeby mi ktoś powiedział kiedyś. To jest okej, że nie wiesz, co robić. To jest okej, że szukasz. I to jest okej, że czujesz się zagubiony. To jest okej, że nie masz poczucia, że wszystko w twoim życiu zmierza w jedną stronę i wszystko jest dograne i zaplanowane. Ja też tak nie miałem. Mnie się też wydawało, że wszystko się sypie cały czas, że wszystko jest takie niesfokusowane w ogóle, że każdy aspekt mojego życia zmierza w inną stronę i ja tak naprawdę nie wiem, co mam robić. To, że patrząc wstecz, wydaje się, że chodziłem po jakiejś takiej pewnej linii, gdzie z roku na rok miałem zaplanowane cele, to jest gówno prawda. To wszystko, to była improwizacja, wymyślanie na bieżąco, blefowanie, okłamywanie samego siebie, ignorancja i wszystkie inne rzeczy z tym związane. Wszystkie te rzeczy, które ty masz w głowie i myślisz sobie, nie mam pojęcia, co robić w swoim życiu. Ja miałem. I mam nadal. Dużo ludzi w dzisiejszych czasach ma taki problem, że nie jest zadowolonych z miejsca, w którym są, a jednocześnie boją się tę rzeczywistość wokół siebie ponaginać i pozmieniać. Myślę, że świat jest dużo mniej strasznym miejscem, niż się nam wszystkim wydaje. A taki strach przed porażką to jest taka bardzo ludzka rzecz. Ja sam się na tym łapię i ja sam z tym mam problem, że po prostu za bardzo się boję utraty czegoś, co mam, nawet w sytuacji, kiedy jestem z tego średnio zadowolony. Tymczasem, kurde, no to, czego się boisz, to niekomfortowe uczucie, które masz w głowie, to jest często zmiana i rozwój. Ludzie się boją rozwoju. To, co teraz mówię, to jest autoterapia naprawdę. To nie jest, że ja was próbuję pouczyć, tylko Krzysztof, obejrzyj ten film! Także widzicie, no żyjemy w absurdalnym świecie, gdzie ludzie nie wiedzą, co studiować, żeby mieć karierę, a jednocześnie w branży IT są wolne miejsca i nie ma specjalistów. Zapraszam was, kochani, do konkursu organizowanego przez Software Development Academy, czyli w skrócie
SDA. Wejdźcie w link w opisie, zobaczcie informacje i rzućcie okiem na ich kursy programowania. Programowanie jest naprawdę super. Jeśli szukacie sobie ciekawego zajęcia, które w przyszłości może zaowocować karierą, w której będziecie dużo zarabiać, jeśli nie jesteście zadowoleni z miejsca, w którym jesteście, chcecie spróbować czegoś nowego, albo po prostu chcecie się nauczyć czegoś nowego w życiu, to może spróbujcie programować. To nie jest aż takie trudne, jak wiele ludzi myśli. Ja nie wierzę w humanistów i ścisłowców, wierzę w to, że i jedni i drudzy są w stanie się zmusić do czegoś, co im na początku nie idzie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Cześć!